Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Polybridge, Polybridge, budowanie mostów i jesteśmy na piątym levelu, 5x5, low budget overpass, czyli bardzo mało hajsu będzie, a będzie trzeba przejechać. O. I to jeszcze autobusem trzeba, na samym drewnie trzeba przejechać. I co, no i... Ja już wiem, że będzie ciężko, ja już o tym wiem, nie? I o, i to ma... Oho, no to pewnie, że damy radę. Nie ma żadnego problemu, gro, w ogóle. W ogóle nie ma problemu żadnego. Nie jest tak wcale, że to się połamie wszystko w cholerę, nie? Na pewno tak nie jest. Ja. Widzicie? Ten nowy level, znaczy ten nowy świat, który ostatnio sobie tutaj eksploruję, to po prostu jest hardcore jakiś, nie? No nie mówcie, że ten... O, skubaniec, on... Nie, ja coś strzeliłem. O, co tu się... O! Halo! Ciebie chcę skopiować, kopy. I tu. Pewnie, że to jest na środku. Czemu nie jest na środku? Co tu się odbywa? Coś tutaj niedobrego się odbywa. Halo. Pyk. Pyk. Kopy. W każdym razie ten nowy świat jest przerąbany, no. Jest bardzo arcytrudny. I wszyscy o tym wiemy. Jest mega trudno. No nie, no jak oni to mają przejechać? Kurka, burka. Troszkę coś takiego jakbym zrobił chociaż. O. To będzie troszkę prościej. A i tak będzie mega trudno. No i 5000 poszło na samą drogę. Fajnie. Fajnie, spoko. Teraz musimy zrobić coś, co tu będzie się trzymało w miarę. W miarę. O, pyk. Pyk. Dobra. Nie mówię, że to musi być wytrzymałe, ale powinno być. Powinno być, wygląda całkiem solidnie. Całkiem solidnie wygląda to. Podoba mi się. Dobrze. Teraz. Od tego momentu... Dobrze, żeby to szło jeszcze do góry, no nie? Albo od tego momentu. Chodzi o to, że to musi tak jakoś w miarę płynnie, sensownie przejść na górę, żeby później było na górze, bo dołem nie przejdzie, bo tam statek przypływa. Więc tutaj całe umocnienia muszą być na górze. I nie wiem, jak my to osiągniemy. Nie mam pojęcia. Serio. Serio nie kłamę. Nie kłamałbym wam na odcinku. Nie kłamałbym wam. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. To będzie czysta improwizacja. Ale mam wrażenie, że to i tak się wszystko popsuje. Nie wiem dlaczego. Tak mi się wzięło skądś takie przeczucie dziwne, nie? Coś mi mówi, że tak będzie. Okej. Okay. Zrobimy jeszcze jakby drugą warstwę tego podtrzymania. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, jak to się będzie trzymać, bo to chyba będzie wszystko ciągnęło super mocno w dół. Chyba. Nie mam w ogóle pewności co do tego, co tu robię, więc może być różnie. Może się okazać tak, że to zrobię super cacy za pierwszym razem przecież, nie? Kto by pomyślał, gdyby to się udało? To nikt nie pomyślał tak, że to się może udać. Czy to wygląda solidnie? Raczej nie. Tu jest, musi być dużo mocniej to wszystko zrobione. Wydaje mi się. Wydaje mi się, że to musi być dużo mocniejsze. Żeby to utrzymać, tą całą tutaj, kurde, zawiłość, to naprawdę musi być mega mocne. Mega, mega, mega. Mega mocne. Nie wiem, czy to jest wystarczająco mocne. Dobra, klikam. No oczywiście, że nie. Oczywiście, że ja się w ogóle spodziewałem. Czy po co takie te, no. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay. Teraz tu się łamie wszystko. Jakby to tak trochę, troszeczkę obniżyć. Ej, no nie mam pojęcia, jak tu zrobić tego overpassa. Będzie hardkorowy po prostu. Hardcore totalny. Dobra, a zróbmy same te boki jakby. Czy one w ogóle się utrzymają? Więc no wiem, że będzie ciężko w tej chwili to utrzymać, bo w końcu to wszystko jest niepodwieszone na niczym. A gdybym tak zrobił sam szkielet? Te levele już są tak hardkorowe, że po prostu szukanie rozwiązania jest mega, mega, mega długie. Po prostu tak. Okej. Okay. W sumie to zbudowałem chyba idealnie, to tak dało się. Dobra. Nie. Dobra. Czy to się utrzyma? Nie. Zdecydowanie nope.
To musi iść wyżej. To na pewno musi iść wyżej. Te tutaj dróżki muszą iść troszeczkę wyżej. Weź się, usuń z drogi. Drogo. Tak, to musi być tak, że to idzie sobie wyżej. To na pewno. Tak. Wtedy to nie będzie tak hardkorowo. Chyba. Tak, takie mam wrażenie, że to teraz dużo lepiej wygląda. Pyk. 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 Przecież się opiera to na takim małym czymś. O, jakby na tym oprzeć. Ja, ty już całkiem solidnie to wszystko stoi. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Tam, tam, tam. Tam, czy tam. Da, czy tam. Da, czy tam. O! O! To jest coś, co ja tu chcę mieć. Pyk. No, no, powiem wam, że zaczyna to chyba wyglądać dobrze. Coraz lepiej zaczyna wyglądać to. Tak. To jest ten kawałek mostu, który będzie wszystko trzymał. Trzymał wszystko w kupie. Bo w kupie siła. Łohoho. No. Momencik. Ej, no bez jaj, że to się jeszcze łamie, no. Kurde. To musi być wyższe. Budżet jest tak przekroczony. W ogóle ja nawet nie mam pojęcia, jak to poza budżetem zrobić, żeby się trzymało. A oni mi każą jeszcze w budżecie się zmieszczać. Mieścić. Hardkorowo. Totalnie. Nie no, muszę skopiować. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby było dobrze. A, te dwa są źle. No i całość. Pyk. Pyk. Baba. Nie no, bez jej. Co ja zrobił? Źle kliknąłem myszką. Nie w tym miejscu. Pyk. Trzyma się. Jakimś cudem to się w ogóle trzyma, ale oczywiście sam autobus jest tak w cholerę ciężki, że to wiecie, nie ma szans, żeby to objechać, nie? Wyciągam to maksymalnie do góry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to może nie aż tak, ale wiecie, to tak. W sumie zacząłem od początku. Pyk. Pyk. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, jak oni to zrobili. Poważnie. Nie wiem, czy ktoś to zrobił kiedykolwiek. Pewnie nie. Znaczy, pewnie tak. Na bank ktoś to zrobił. Ale jak oni to wykminili tutaj, że to działa? Nie mam pojęcia. Poważnie. Poważnie nie mam pojęcia. Pyk, pyk. Hopsa lala. Czy to teraz jest dużo wytrzymalsze? Bo powinno. Ta, akurat. Akurat. Przerąbane. Przerąbane. Okej, okay, spróbuję zrobić samo drewno, które w ogóle tutaj się utrzyma jakkolwiek, nie? Bo wydaje mi się, że to już samo w sobie będzie bardzo trudne. By nawet samo głupie drewno się utrzymało, nie? Głupie drewno. Już bez ulicy. Jak zacznę od tego i to się utrzyma, to już będę miał dużo łatwiej później, nie? Wydaje mi się, że tak właśnie będzie. Trzeba zrobić ładny mościk. Czy mościk, w sumie samą bramę ładną zrobić i powinno być ok. Oho. Dobra. W sumie połączę to wszystko. Pyk, pyk, pyk. No to będzie taki łuk i on powinien się, tak wiecie, ładnie domykać. Powinien. Pytanie tylko, czy się domknie. Martwię się nad tym środkiem. Nie wiem, czy to... Nie, wyżej to też jest. Okej, okay, trzyma się, jest super cacy. Teraz ten łuk musi być dużo mocniejszy, czyli dobrze by było jeszcze z dołu to zabudować jakoś. Nie wiem, na ile to się może nam udać, ale może będzie super cacy. Sama góra się trzyma. Teraz pytanie, czy jak to podwieszę i to podwieszę, naprawdę podwieszę, bo środek się nie łączy. Czy to nie będzie wytrzymalsze? Jest dużo większy nacisk na pewne kawałki. Teraz przeciągniemy tutaj drogę, która jest chyba za stroma niestety.
To nie mogę. Jak to możliwe w ogóle? Pyk, pyk, pyk. Chodzi na to, że drewno może być dłuższe od drogi. Momentami. O, jakie to już się ciężkie zrobiło, nie? Bez szans. Dobra. Jeszcze jest jedna opcja. Jakby to bardziej zrobić po łuku, się lepiej nie rozchodzi, to wtedy troszkę jakby lepiej, nie? Troszkę jakby lepiej. To jeszcze dociągnąć w dół, ale z drewna, a nie z drogi. Okay. Na górze tam się okropnie zrobiło. Bardzo okropnie się tam zrobiło. Nie, głównie dlatego, że to nie ma podparcia. To ten dół tutaj to jest taki totalnie bezużyteczny, nie? Totalnie bezużyteczny. Na nim się nic nie opiera, tylko on się tak o sobie wisi. Teraz będzie się bardziej wszystko opierało na nim. Może teraz on się w ogóle przyda do czegoś. Chodzi o to, że on tylko ciągnie w dół. A on nie ma ciągnąć w dół, tylko ma być tutaj jako podpora. I to taka solidna podpora. Tylko kurde, ciężko to jest zrealizować, no. Jakbym w ogóle w cholerę ten dół wywalił, to lepiej się utrzyma? Czy nie? Niekoniecznie. W sumie tak, zrobimy tak. To usunę. I to usunę. Teraz to sobie zaznaczę. Skopiuję. Wrzucę tutaj, bo to jest fajna podpora. Tylko nie wiem, czy ona jest opłacalna. Teraz się dowiemy. Teraz tak, to wywalę w cholerę. I zobaczymy. Nope. Czyli tutaj już się łamie. To już jest zło. Zło okropne. Nadal się łamie. Czyli to musi być bardziej pod kątem, moim zdaniem. Teraz powinno się lepiej trzymać. No dłużej wytrzymało, ale czy się lepiej trzyma ogółem, to chyba nie. Chyba niestety nie. Wszystko schodzi na to, kurde, nie wiem dlaczego. Cały ten ciężar spada na tą belkę, a nie powinien. Powinien troszeczkę też w dół lecieć, nie? Czemu to tak, kurde, niefajnie wyszło, no? Wiem czemu. Wiem, dlaczego tak wyszło. Trzeba by było zrobić coś takiego. I on wtedy będzie przechodził gdzie indziej. Zdecydowanie idzie teraz na dół. Teraz trzeba zrobić tak, żeby ten dół sobie przeżył, no nie? Przetrwał. W sumie on nie żyje. On ma trwać. Tak. Wow! To już jest za ciężkie. To za bardzo ciągnie w dół. Niestety. Kurde. O, jakby to się jeszcze udało połączyć. Nie uda się. Nope. Nieważne, nie było tematu. No ale tak mniej więcej to musi iść, kurde, no. Może tylko tu. Taki mały kawałek. Nie. Czemu to się tak chce trzymać? Niby się chce trzymać, wszystko jest spoko, ale tak nie do końca się to trzyma. Może to będzie lepsze w taki sposób. I że on się tak ładnie oprze, no. Szkoda, że tu się nie da tego dociągnąć do końca, jakby tak zrobić. O, trochę lepiej się dopchnęło i oparło się rzeczywiście teraz. Rzeczywiście się teraz to oparło. To wygląda dobrze. Całkiem solidnie to wygląda, kurde, ładnie się to opiera. To nie wiem, czy to jest jakby, kurde, to trzeba by trochę poprzeciągać gdzieś, ale nie da rady tego poprzeciągać. Teraz? No. Teraz? No ten, kurde, ciężar się inaczej rozchodził. Ale on za cholerę się nie chce inaczej rozchodzić. Nie. To jest zło. Ten projekt to zło. Teraz to znowu się chce trzymać, nie chce się ugiąć. I to jest problem. Tu o to chodzi, żeby się to troszeczkę jakby załamało. Troszeczkę się załamało i od tego, żeby to było jeszcze sztywniejsze. Coś tu wymyślimy zaraz. Pyk, pyk, pyk. Dobra.
No. Wyglądało to już lepiej. Teraz to wszystko pęka naraz. Kurde, tu na dole też się rozchodzi. Mocno. Dobra. Teraz ty. Okej. Teraz ty. Niechże to się trzyma, no. To się chce łamać strasznie. W sumie to jest jedyny kawałek, na którym to się ma prawo trzymać wszystko. Więc w sumie może się skubany troszkę łamać, nie? Tu go dał. Czemu to nie przenosi w ogóle ciężaru? Okropnie mnie to martwi. No dobra. A gdyby tak zrobić? O, co ja zrobiłem? Ło, no a mam wybieranie tych rzeczów. Nawet nie wiedziałem. Kurde, ten kawałek drogi tutaj jest tak cholernie narażony na przeciążenia, że go usunę. Go nie będzie wcale. Nagle wszystko zaczęło na dół spływać. Okej. Myślę, że mamy jakiś postęp, tylko tak, no nie do końca, nie? To by się musiało trzymać, tu się trzyma, tam się trzyma. Może osobną jeszcze jedną. Nie wiem, czy to ma sens. Jest. Dobra, tu jeszcze usztywnimy. 30 tysięcy już to kosztuje. Okej. Okej. To działa. Nie wiem dlaczego, ale to działa. Kurde. Jak to się udało ogarnąć? Dobra, musimy skopiować ten kawałek mostu. W sumie to tak. Gdzieś dotąd kawałek mostu trzeba skopiować. Pyk. 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 Nie, to jest to. Ops. Opalala. To nam nie jest potrzebne, to też. Niby. Teraz z dwóch stron sobie to mocno naciska. Teraz te górne chcą się rozwalać. To jest problem. Znowu. Ja bym to dał wyżej po prostu. I może by to dał radę. Prędzej. Chyba musi być większy łuk. Okej. Okay. O, czemu to się tak rozpada chamsko? Dobra, zrobimy jeszcze coś takiego. Teraz to się nieźle opiera. Czemu aż tak bardzo się to oparło nagle? W sumie to miało być przecież te... To miało nie być sztywne. To taki był zamysł na początku, żeby to nie było sztywne. Nagle to się przerodziło w sztywne i teraz jest problem. Dobra, coś takiego? Zdecydowanie lepiej się to spisało. Teraz, żeby to jeszcze się dalej lepiej spisywało. Okej. Okay. Wywalamy to. Kopiujemy to. A z dwóch stron musi być tak samo dobry, bo jak ja, kurde, tylko jedną stronę ulepszę, a drugą zostawię tak jak była, to on się na bank załamie. To nawet nie ma co gadać. Dużo drewna zmarnowałem na łączenia, o, takie tutaj, które są bez sensu, to już wiemy, kiedyś przerabialiśmy ten temat. Tu jest drewno, którego nie potrzebuję, a które mi zabiera pieniądze. I to jest trochę problem. Prawda? Droga wcale nie jest sztywniejsza dzięki tym drewnom. Ale teraz już nieźle dojeżdża. Całkiem daleko dojeżdża ten mój samochodzik. Naprawdę całkiem daleko. Teraz tylko sprawić, żeby się to lepiej rozchodziło. A rozchodzi się już całkiem nieźle, nie? Mam wrażenie. Całkiem spoko. Kurde, ten środek, no. Nieszczęsny środek. Niech to lepiej trochę się zejdzie. No dobra, gdyby to jeszcze zrobić... Z drewna oczywiście.
że to był większy łuk. Hop. Dobra, kopy, kopy. Dobra. O, tak mało brakuje, no. Tutaj to już... Tutaj dostanie, ale to już nie będzie takie ładne, jak mogło być. Dobra, pyk, 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 pyk. Ej. Wow! Czemu to od razu tak poszło? Nie podoba mi się to. O. Kurde! Teraz jest za ciężkie. No okej. Okay. Jedno deseczkę mniej. Dobra robota, plaga. Teraz? No poważnie. Wow, ale dałem czadu. Teraz jest prosto? Nie do końca. Ten środek, no. Głupi środek. Czemu to musi być takie trudne? Przestań być takie trudne. Okej. Okay. Jeden do góry. I to już powinno zrobić różnicę jakąś. Hop, hop. I hop. Teraz będę kopiował pewnie, bo coś czuję, że to krzywo wyszło. Hop. Okropnie. Okropnie krzywo to wychodzi. Dobra. Można jeszcze spróbować tutaj. Tylko, że to się raczej nie uda. Ten łuk. Żeby ten łuk był taki fajny, prosty, a gdyby to zrobić na wprost, najzwyczajniej w świecie, prostą linię do tego punktu poprowadzić. Nie jest taka do końca prosta. Ale będzie w miarę prosta. No bo im prostsze, tym lepsze. Wydaje mi się. Tylko, że to lepiej, że to było... A, nie da się tak. No dobra. No dobra. Pyk, pyk. Pyk. Okej. No trzyma się solidnie. Trzyma się całkiem solidnie. Tyle prób, kurde. Kopy, kopy. Hop. Ojej. Może tak. Wow. To by się spodziewał. Dobra. Znowu jest ten sam problem. Łamiące się kawały drewna. One już lepsze nie będą. Tam trzeba coś dodać, na przykład od spodu. Tylko znowuż, kurde, od spodu można coś tutaj zahaczyć. Tylko czy to się znowu nie rozpadnie, no. No tu mamy bardzo solidną podporę. Chyba, żebym zrobił coś takiego. Takie wcale nie sztywne. Domknięcie. W sensie nie ma związku z tym. Co da? Właśnie. Raczej niewiele to dało. Bardzo niewiele to dało. A jakby to jednak połączyć? Tak, tak, tak. Tu. O! To ciekawe.
co tu się odbywa w ogóle? Co tu się dzieje? Czemu to pęka nagle? Co tu się odwala? Wszystko dzięki temu, że to jest solidnie przypięte. Nagle się nie da. Nie poddam się. Muszę się dowiedzieć, jak zrobić ten most. Muszę. Zwariować można normalnie. To może być troszeczkę niżej. Okej. Oki. To wywalamy na razie. To wywalamy. Niech nawet na styk przejedzie, ale kurde, niech ten most działa. Dobra, teraz to powinien zahaczyć. Ja bym zrobił już tutaj na wprost. W sumie to im bliżej będzie na wprost, tym lepiej, zdaje się. No tak. Moment. Dobra. Tu. Mózg paruje przy takich levelach. No, poważnie. Poważnie. To sobie skopiujemy. Dobra. Okej. A gdyby to odjechało dalej i się gdzieś tu spotkało przy końcu. Ciekawy jestem, co by z tego wyszło. Tu, czyli po linii prostej i spotyka się tu. To leci dalej po linii prostej, spotyka się gdzieś tu. Pyk. Okej. To wygląda solidnie. Nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że to, co tutaj pobudowałem, tylko mi szkodzi, a nie pomaga. Tak mi się wydaje, nie? Tak coś tak czuję, nie? Coś tak czuję. Że tam przekombinowałem i to mocno. No bo tu się kurde łamie znowuż. Też wystarczyłoby, żeby to było wszystko solidne. Ten tutaj kurde zawijas to jest taki ciężki i taki drogi, że ja się go jednak pozbędę, wiecie? Już zmieniam zdanie totalnie, cały czas, wiem, zmieniam zdanie. Ale kurde muszę, no. To drewno nie jest w stanie utrzymać niczego. Niestety. Tu znowu jest drewno, Pyk. Najlepiej jakby to się gdzieś tutaj rozeszło na dół, ale nie aż tak hardkorowo jak wcześniej. Wcześniej to się naprawdę hardkorowo rozchodziło. W sumie tam nawet nie ruszam. Pyk. I pyk. A. Byłbym zapomniał o dość istotnym szczególe. Most ma dwa końce. No i schrzaniłem. Oczywiście, że musiałem schrzanić. Nie chrzań tym razem. Dobra. Czemu to robisz, gro? Czemu mnie tak drażnisz? Moście, kurde, no. To już wygląda tak solidnie. Solidniej się chyba już nie da tego mostu zrobić. Czy no da się, no. Nie na moje możliwości. Czemu to ma takie aż przeciążenie okropne? Czemu się ładnie nie rozchodzi na całą konstrukcję, tylko na jedną głupią deskę? Jedna głupia deska. Hmm.
te trójkąty im były większe, tym były lepsze zawsze. Teraz jakby to nie działa za dobrze. Dobra. Kopiujemy znowu. Kopy, kopy. To musi być super sacy. Kurde. Pół godziny już siedzę nad tym mostem. Pół godziny. I nic z tego nie wyszło. To nie może się opierać na tym. To musi iść w dół. W dół, w dół, w dół. Koniec, kropka. Ty niepotrzebne. Tak musi być. Na bank. 100%. Kopy. Obróć. Wrzuć. Pyk. Dobra, to, to. Czemu się łamiesz? Zły moście. Dabadum, dabadum, dabadum. Parapa. Parapa. Nie z tego. Chcę sam łuk. Pyk, pyk. Okej. Okay. Wywalam, wywalam, wywalam. Hop, wywalam. Wywalam. Niech to idzie prostą linią. Dobra. Kopy. Świetnie. Kopy, obróć. Świetnie. Prawie. Super solidne. Super solidne. Niech to tylko weźmie drogę. I tyle. Niech ją weźmie i utrzyma. Może być tak super stromo. Pewnie się rozpadnie. Czemu ten autobus, cholera, musi być taki ciężki? Skurczybyk. Dobra. Dobra. Pa, 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 ra, pa. Pa, ra, 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 pa. Na luzie. Na luzie, robimy to. Hop. Pyk. O. Ło. Ło. Zrobię to. Zrobię to, tylko niech ta droga nie będzie taka stroma. W sensie ten przeskok cały tutaj trochę lżejszy. Na luzie. Nie rozpędzę się. Ło. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeniunie. Troszeniunie odrobinę. Ja pierdzielę. O, nie skacz tak, no. Kurde. Czemu musi tak skakać? Dobra, górę przesuniemy trochę w dół. Troszeczkę. Nieznacznie. Jednak trochę. Teraz to pójdzie tu, to pójdzie tu. Ja pierdziele, jedźże wolniej, chopie! Nie widzisz, co robisz? Jedź wolniej! Nie, no kurde, ten głupi autobus! Głupi kierowca autobusu! Jedźże wolniej, człowieku! Przejdziemy ten level wreszcie. Jak się uda. Jak pojedziesz wolniej. Dobra. Dobra, to przesuwamy tropinkę. Nie, no to za dobrze wygląda wszystko. Okej. Okay. Ja poprowadzę drogę lepiej, a później się zajmę samym budowaniem ramy. Ta droga dobrze jedzie, już wiecie.
Połowa problemu z głowy, nie? Dobra. Teraz rama troszkę niżej. Okej. Okay. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hop. Nie. Jak tu? Dobra. Dobra. Pyk. Tada, 39 tysięcy. Przejedź chociaż. Chociaż przejedź. No co za gnida, kurde molno. Czego tak trzęsiesz? Ja pierdzielę. Nie trzęś tak, niech to solidniej stoi. On jak jedzie, to wszystko musi roztrzęść. Dojechał. Taka mała zmiana, a tak dużo, duża różnica. 36 minut już siedzę nad tym mostem, on jeszcze nie jest skończony, gnojek, no. Te drewienka są niepotrzebne. To już będzie troszeczkę taniej. Wiem, że niewiele taniej, no ale... Ale jakaś różnica jest. Czemu skasowało tylko jedno? Dobra. 36 200. Co? Tyle było mówione, że te drewna nic nie dają. I proszę bardzo. Proszę bardzo. Kto teraz ma dużo do powiedzenia? Tyle było pisanych komentarzy. Nie, nie stawiaj tych drewien, one nic nie dają. W ogóle nic nie umacniają. I co? Dają mi to bardzo dużo. Myliliście się. Chcieliście mi oszukać. No nie. Taka różnica, ogromna różnica. No przecież bez tego to się w ogóle łamie wszystko w cholerę. I mówić mi tutaj, że to nic nie daje. A robiłem tak, później przestałem tak robić, bo mi napisaliście, że to nic nie daje, to strata hajsu. Więc przestałem tak robić. A tu proszę. Proszę bardzo, od początku miałem rację. Wasza wina. Dobra, działa. Ja już nawet nie mam nerwów do tego. Nie mam nerwów do tego mostu. Działa, 38 900. Jak się nauczę, to zrobię to lepiej. Na razie nie mam pojęcia, jak to zrobić lepiej. Dzięki za oglądanie. Bardzo długi odcinek, ale podobno takie lubicie. No hardcore jakiś, nie? Hardcore. Dzięki. Cześć. Yo.